Dobry, akwarysta niedzielny. Moje akwarium 600-litrowe w Polsce. Dzisiaj o automatycznej dolewce mojej, która zawiodła i niestety 3 razy wylała się woda na podłogę. Po prostu przelało akwarium. Padło na zabezpieczenie elektroniczne za pomocą takiego sterownika do pomp, który będzie dodatkowo zabezpieczał dotychczasowe moje rozwiązanie, czyli czujnik taki mechaniczny, taki pływakowy, który zaraz zobaczycie. No, moja chałupnicza robota, więc ta instalacja elektryczna nie jest tak super wygląda. No właśnie, do tej pory za dolewkę odpowiadał ten mechaniczny czujnik indukcyjny, który rozłączał mi przekaźniki na filtrze RO, a teraz będzie do tego jeszcze odcinać całkowicie dopływ wody i dopływ prądu do filtra RO te 3 czujniczki elektroniczne. Jeden odpowiada za poziom minimalny, drugi odpowiada za napełnienie minimalne, a trzeci za napełnienie maksymalne. Czyli takie zabezpieczenie podwójne jeszcze. Tutaj testy leki, dioda, ta zielona dioda sygnalizuje, że pompa działa. W momencie, kiedy zostaje odłączone, ta dioda świeci na czerwono. Odcięcie jest na zasilaniu wody i na wyjściu z filtra. Na obydwu przewodach są założone elektrozawory, które zamykają całkowicie opieg wody. Oprócz tego jest odcięcie jeszcze elektryczne. Przełożyłem też sondy TDS-u po pierwszej membranie, po drugiej membranie, czyli na wyjściu do akwarium, i dodatkowo włożyłem na zrzucie wody do kanalizacji, czyli na wodzie brudnej. Posłuży mi to do pewnych moich badań. Pewnie ci, którzy mnie oglądają, domyślają się do czego. Sterownik ułatwi też podmianę wody, bo przyłączając go na zero, po prostu nie trzeba już tam czujników blokować, nic, tylko odcinamy całkowicie filtr, już nie dolewamy. Rybskacz trzymają się super, rosną niesamowicie szybko. Te herosy, jak ktoś to powiedział, kwadratowe paletki, czy tam pasiaste paletki, porosły fajnie, już tam widzę, że się dzielą terytoriami. Reszta też w miarę okej. Okay. No, ale roślinność, jak widać, uboga. Lotosy królują w tym zbiorniku. Zagłuszyły mi całkowicie staurogenę repens. No, ale to też chyba nie tylko z tego powodu, bo żona sama się przyznała, że za bardzo nie miała czasu i z tą suplementacją, mineralizacją wody tej, no, bywało różnie podczas tego miesiąca, więc no ja nie robię jakichś szczególnych ruchów, nie robiłem. Teraz czekam, aż te krasnorosty może troszeczkę ustąpią. Te moje działania z węglem aktywnym i tak dalej, z tymi bakteriami heterotroficznymi. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Nie widzę efektów tego żadnych na razie. No, węgiel aktywny dalej jest w filtrze, ale mówię, efektów nie widzę jakichś tam wielkich tych moich działań. Może rzeczywiście, tak jak mi tutaj Przemek Wieczorek mówił, trzeba by dosadzić może trochę roślin szybko rosnących, żeby może tą organikę trochę rośliny pochłaniały. Dobra, tyle. No, nie ma o czym tutaj gadać. Jak zwierzę wygląda, widać na obrazku. Tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.